Starzyna Ciepielewska, dzień dobry. Trwa pierwszy jesienny poniedziałek, i to od razu z jesienną, piękną, złotą polską jesienią, ale nie wszędzie. Dzisiaj na Suwalszczyźnie i na Podlasiu więcej chmur, taka jesień szarobura i to jeszcze z przymrozkami, bo na Suwalszczyźnie rano temperatura spadła do 1 stopnia. Przy gruncie było minus 2 stopnie, a w ciągu dnia w Białym Stoku słońca w zasadzie nie było. Było bardzo dużo chmur i temperatura wzrosła tylko do 10 stopni, przy czym na zachodzie w tej chwili. 20-21 kresek. W nocy również zróżnicowana temperatura, tylko 3 stopnie na Suwalszczyźnie, 4, 6 w, w regionach centralnych i 9 na Nizinie Szczecińskiej. W nocy nie będzie padać, w wielu miejscach niebo będzie wręcz bezchmurne i niewykluczone, że przy tych rozpogodzeniach mogą pojawiać się przygruntowe przymrozki, zwłaszcza na północnym wschodzie i wzdłuż naszej wschodniej granicy. W wielu miejscach na Mazurach, na Podlasiu, a także w regionach południowych mogą ścielić się mgły i te mogą. Jutro rano długo zalegać. Przy tych mgłach mogą również pojawiać się niskie chmury warstwowe. Więcej chmur na pewno ponownie będzie na północnym wschodzie. Tutaj najniższa temperatura, maksymalnie tylko 15 stopni. W regionach centralnych 17, 18, a na zachodzie 20, a nawet 21 stopni na nizinie Szczecińskiej, także tutaj ranek będzie najcieplejszy. Ciśnienie również przyzwoite 1015 hektopaskali. wiatr niedokuczliwy. Jutro znów możemy się cieszyć złotą polską jesienią. Więcej chmur. Tylko na północnym wschodzie, ale też są szanse na przejaśnienia. Spokojnego dnia. Do zobaczenia.